Dzień dobry, z tej strony aplikant adwokacki Patryk Grochowski. Jestem aplikantem adwokackim w dziale nieruchomości w Kancelarii Grasi w Spólnicy. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze webinarium. Może poczekamy jeszcze chwileczkę na wszystkie osoby, które ewentualnie chciałyby jeszcze dołączyć. Także proszę jeszcze o chwileczkę cierpliwości. Tak, odpowiadając krótko na pytanie, oczywiście będę o tym jeszcze mówił, natomiast jak najbardziej będzie możliwość otworzenia tego webinaru ponownie. Wszystkie nasze szkolenia, które przeprowadzamy, są dostępne na naszym kanale YouTube. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się. Oczywiście po zakończeniu webinarium będzie ono wgrane, myślę, że to jest perspektywa kilku godzin, zanim się pojawi na naszym kanale YouTube. Dobrze, w takim razie myślę, że możemy już powoli zaczynać. Ja jeszcze raz przedstawię się, jestem aplikantem adwokackim w Kancelarii Grasi w Spólnicy, Patryk Grochowski. Prowadzę praktykę w dziale nieruchomości. Jak zapewne część z Państwa już doskonale wie, od takiego czasu przygotowujemy dla Państwa serię artykułów w ramach naszego cyklu Wtorkowe poranki dla budowlanki. Nasz cykl poświęcony jest zagadnieniom związanym z prawem budowlanym, w szczególności z nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września 2020 roku. Oprócz cyklu artykułów, o którym wspomniałem, organizujemy również szkolenia, które, tak jak wspomniałem wcześniej, są dostępne na naszym kanale YouTube. W ramach tych szkoleń staramy się przybliżyć Państwu tak w szerszy sposób kwestie, które są omawiane w ramach artykułów oraz związane z nowelizacją prawa budowlanego. Wszystkie te szkolenia, tak samo jak i to szkolenie, które obecnie prowadzimy, będzie dostępne dla Państwa na naszym kanale YouTube po zakończeniu tego szkolenia. Dzisiejsze szkolenie z kolei chcemy poświęcić zagadnieniom związanym z procedurą legalizacji samowoli budowlanej. Jest to tematyka, która potencjalnie może zainteresować bardzo dużo osób, ponieważ z jednej strony ustawodawca zdecydował się na to, żeby ujednolicić te procedury, które wcześniej były trochę porozsiewane po całych przepisach ustawy prawa budowlanego. Z drugiej zaś strony wprowadził pewne nowe rozwiązania, mówię tutaj o uproszczonej procedurze legalizacyjnej, która jest wynikiem zmiany pewnego podejścia ustawodawcy do tematyki samowoli budowlanych. Chodzi po prostu o to, żeby dać szansę na legalizację samowoli, które po prostu są starymi samowolami budowlanymi. Zanim przejdziemy sobie do części merytorycznej, jeszcze chciałbym troszeczkę poświęcić chwilę na omówienie planu naszego szkolenia. W pierwszej części tego szkolenia przedstawię Państwu zagadnienia związane z tym, czym jest samowola budowlana, kiedy w ogóle możemy mówić o zjawisku samowoli budowlanej. Przybliżę Państwu również kształt procedury legalizacji samowoli budowlanej. Opowiem Państwu również o tematyce związanej z opłatą legalizacyjną oraz ewentualnej ścieżce odwoławczej w przypadku uzyskania decyzji, której nie jesteśmy zadowoleni. W drugiej części szkolenia pani Paulina Hołoniewska skupi się na kwestii uproszczonej procedury legalizacji. W trzeciej części pan Piotr Tobolski omówi dla Państwa kilka przykładów z praktyki, które pozwolą Państwu zrozumieć pewne praktyczne problemy, które są związane z omawianą przez nas tematyką. Natomiast czwarty panel zostanie poświęcony na Państwa pytania. Jeżeli Państwo będą je mieli do naszego szkolenia, postaramy się dla Państwa na te pytania odpowiedzieć. Pytania bardzo proszę o zadawanie w okienku czatu, które widzą Państwo po prawej stronie. Tak jak mówię, kiedy otrzymałem pytania, postaramy się dla Państwa odpowiedzieć.
Jeżeli będą Państwo chcieli skontaktować się z nami indywidualnie w Państwa indywidualnych sprawach, oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu. W trakcie całej prezentacji będą wyświetlały się numery kontaktowe oraz adresy e-mail nasze, więc można się z nami skontaktować będzie po szkoleniu. Tak jak już wspomniałem wcześniej, ale powtórzę, to szkolenie jest nagrywane. Po jego zakończeniu będzie możliwość obejrzenia go jeszcze raz na naszym kanale YouTube. Oczywiście są tam dostępne również pozostałe szkolenia, które mieliśmy już dla Państwa okazję prowadzić. Dobrze, w związku z tym możemy już sobie przejść do pierwszej części, czyli do procedury legalizacyjnej po nowelizacji prawa budowlanego. Zaczniemy sobie może od tego, czym jest samowola budowlana, żeby w ogóle wiedzieć, o czym mówimy i na co zwracać uwagę. Pierwszym problemem jest to, że w prawie budowlanym nie ma definicji samowoli budowlanej. Przeglądając wszystkie przepisy z usz i wszerz ustawy, nie znajdziemy pojęcia definicji samowoli budowlanej, w związku z tym definicja ta jest kształtowana przez doktrynę i praktykę prawa. W najszerszym znaczeniu za samowolę budowlaną można uważać wszelkie działania inwestycyjno-budowlane, które są realizowane z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Natomiast pewną podpowiedzią dla tego, czym jest samowola albo kiedy możemy się spotkać z samowolą budowlaną, jest między innymi przepis artykułu 48 prawa budowlanego. Ten przepis mówi o tym, w jakiej sytuacji organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy obiektu budowlanego. Oczywiście może być też chodzić o część tego obiektu, niezależnie od tego, czy ten obiekt jest aktualnie w budowie, czy już został wybudowany. Artykuł 48 mówi o tym, że organ wydaje takie postanowienie w przypadku, kiedy ten obiekt budowlany jest budowany bez wymaganego pozwolenia na budowę, bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu organu od zgłoszenia, ponieważ muszą Państwo wiedzieć o tym, że w przypadku, kiedy zgłosimy zamiar realizacji pewnego przedsięwzięcia budowlanego, organ ma 30-dniowy termin, żeby zgłosić sprzeciw od takiego zgłoszenia, co wtedy powoduje, że nie możemy realizować tego przedsięwzięcia. W innych sytuacjach jest potrzebne pozwolenie na budowę. W związku z tym legalizacja samowoli budowlanej to jest doprowadzenie tego budynku, tej budowy do stanu zgodnego z prawem, zgodnego z przepisami prawa budowlanego. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie postępowania legalizacyjnego, w trakcie którego organ będzie badał i oceni, czy obiekt nadaje się do legalizacji i ustali opłatę legalizacyjną, jeżeli uzna, że obiekt nadaje się do legalizacji. Wracając jeszcze na chwilę do postanowienia o wstrzymaniu budowy. W przypadku, kiedy dostaniemy takie postanowienie o wstrzymaniu budowy, zasadą jest, że w dalszym ciągu czynności następuje decyzja o nakazie rozbiórki. Natomiast w ramach tego postanowienia, które wydaje organ o wstrzymaniu budowy, zawarta jest informacja o tym, że w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego postanowienia możemy złożyć wniosek o legalizację, który jest właśnie wszczęciem formalnym tej procedury legalizacyjnej. Jeżeli złożylibyśmy zażalenie na to postanowienie, to ten termin 30-dniowy będzie biegł od dnia, w którym to postanowienie o wstrzymaniu budowy stanie się ostateczne. W związku z tym całą procedurę legalizacyjną wszczyna ten wniosek o legalizację, jeżeli stanie złożony w odpowiednim terminie, o którym wspominałem wcześniej. Po złożeniu takiego wniosku o legalizację organ wydaje kolejne postanowienie, w ramach którego zobowiązuje nas do przedłożenia dokumentów legalizacyjnych. Organ może złożyć takie postanowienie i wskazać termin na złożenie tych dokumentów. Termin nie może być krótszy niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia. Chodzi po prostu o to, żeby wyznaczyć jakiś minimalny czas, żeby zebrać tą dokumentację legalizacyjną, co oczywiście będę potem pokazywał mniej więcej, jakie to są dokumenty, ale oczywistą sprawą jest, że nie są to dokumenty, które można zgromadzić w przeciągu, nie wiem, 2-3 dni. Więc w związku z tym ustawodawca zajął stanowisko, że musi być po prostu dłuższy termin, żeby dać możliwość stronie zorganizowania takich dokumentów. Teraz przechodzę do dokumentów legalizacyjnych. Wyróżniamy dwie kwestie. Pierwsza jest taka, jeżeli budowa wymagała pozwolenia na budowę,
To jako dokumenty legalizacyjne konieczne są następujące dokumenty. W pierwszej kolejności musi być to zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o tym, że budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tudzież innymi aktami prawa miejscowego, jeżeli są dostępne i będą regulowały tę kwestię. W przypadku zaś, kiedy nie ma na danym terenie, w którym leży nieruchomość, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w takiej sytuacji należy dostarczyć decyzję o warunkach zabudowy. Dodatkowo, oprócz tego dokumentu, konieczne jest dołączenie również trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu. Dodatkowo trzeba dołożyć jeszcze trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami. Obowiązek dostarczenia innych dokumentów może wynikać z innych przepisów prawa. Niekoniecznie musi to wynikać z prawa budowlanego. Oczywiście mogą być to też inne przepisy, na przykład przepisy dotyczące prawa ochrony środowiska. Można tutaj podać taki przykład. Ponadto bardzo istotnym jest to, aby w ramach takich dokumentów legalizacyjnych dołączyć również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. No i wreszcie na końcu takie dokumenty legalizacyjne powinien być również zawarte dwa egzemplarze projektu technicznego. W przypadku, gdy budowa nie wymagała pozwolenia na budowę, również będzie wymagane zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ewentualnie, jeżeli miejscowy plan nie obowiązuje, to w takim razie trzeba przedstawić decyzję o warunkach zabudowy. Do tego oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu. Po przedłożeniu dokumentów legalizacyjnych w postępowaniu legalizacyjnym organ będzie sprawdzał kompletność dokumentów tych legalizacyjnych oraz zgodność projektu zagospodarowania działki z terenu lub terenu z przepisami. W przypadku, gdy pojawiły się jakieś braki, organ uznałby, że nie wszystkie dokumenty legalizacyjne zostały doręczone. Organ wtedy zobowiąże nas do usunięcia tych braków i wyznaczy w tym celu konkretny termin. Jeżeli organ stwierdzi, że nie ma żadnych braków, nie ma żadnych nieprawidłowości, organ wtedy wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej. Jeżeli opłata legalizacyjna zostanie uiszczona w odpowiednim terminie, o którym będę mówił, wtedy wydawana jest decyzja o legalizacji. W przypadku, jeżeli nie zostanie wszczęte postępowanie legalizacyjne lub w innych sytuacjach, które też będę omawiał, mamy do czynienia wtedy z decyzją o nakazie rozbiórki. Decyzja o nakazie rozbiórki jest wydawana w następujących sytuacjach. Po pierwsze, kiedy, tak jak wspomniałem, nie zostanie złożony wniosek o legalizację w przepisanym przez prawo terminie. Jeżeli wycofamy wniosek o legalizację w trakcie trwania postępowania legalizacyjnego, jeżeli nie przedłożymy w wyznaczonym terminie przez organ dokumentów legalizacyjnych, jeżeli w trakcie postępowania legalizacyjnego organ dojdzie do wniosku, że istnieją pewne braki w dokumentacji legalizacyjnej, wezwie nas do usunięcia tych braków, a my w wyznaczonym przez organ terminie nie uzupełnimy tych braków, również będzie wydana decyzja o nakazie rozbiórki. Jeżeli nie uiścimy opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie, również jeżeli będziemy kontynuować budowę pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy. Teraz przejdę krótko do kwestii związanej z opłatą legalizacyjną. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli dokumenty legalizacyjne nie zawierają żadnych braków lub jeżeli braki zostały w odpowiednim terminie uzupełnione, organ wydaje postanowienie o nałożeniu opłaty legalizacyjnej. Opłatę taką należy uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. I teraz może krótko przytoczyłem przykładu, mniej więcej w jaki sposób oblicza się taką opłatę legalizacyjną. Przepisy wskazują, że w przypadku budowy, która wymaga pozwolenia na budowę, opłata legalizacyjna jest 50-krotnością iloczynu stawki. Stawka wynosi tutaj 500 zł, jest to wprost wskazane w ustawie. Współczynnika kategorii obiektu budowlanego K oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego.
Te wszystkie współczynniki są dostępne w załączniku do prawa budowlanego. I krótko może pokażę Państwu mniej więcej, jak taki załącznik wygląda. Jest to, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Tutaj w pierwszej kolumnie mamy współczynnik kategorii obiektu. W drugiej części mamy współczynnik wielkości obiektu. Tutaj mamy współrzędne. Tutaj w tym przypadku mamy 2, tutaj w tym przypadku 1. Tutaj mowa o sytuacji, kiedy mamy kategorię pierwszą, czyli dom jednorodzinny. W związku z tym, żeby obliczyć taką opłatę, należy wziąć tą 50-krotność i pomnożyć przez iloczyn stawki 500 zł razy tutaj mamy w pierwszej kolumnie 2 i razy 1, czyli mamy 1000 razy 50, czyli w takim przypadku mamy do czynienia z wysokością opłaty legalizacyjnej w wysokości 50 tysięcy. Oczywiście w dalszej części tego załącznika są pozostałe. Do czynienia. Tak jak mówię, jest to załącznik do ustawy, jest bardzo łatwo dostępny. Tam, gdzie jest ustawa, oczywiście jest ten załącznik, więc można się z tym zapoznać. Jeszcze krótko o ścieżce odwoławczej. Odwołanie od takiej decyzji jest oczywiście w trybie przewidzianym przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Takie odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, czyli w tym przypadku powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, w terminie 14 dni od otrzymania takiej decyzji. Odwołanie takie wnosi się do organu wyższego stopnia, czyli do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli chodzi o to, kto może złożyć odwołanie takiej decyzji, to może być to zarówno inwestor, właściciel, zarządca obiektu budowlanego oraz inne strony postępowania, na przykład sąsiedzi. Także pomimo tego, że otrzymamy na przykład decyzję legalizacyjną, jest możliwość, że sąsiedzi taką decyzję mogą zaskarżyć. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i przekazuję głos kolejnemu prelegentowi. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paulina Kołoniewska. Jestem prawnikiem w dziale nieruchomości Kancelarii Gaś i Wspólnicy. I w dniu dzisiejszym przybliżę Państwu temat uproszczonego postępowania legalizacyjnego. Tak jak sygnalizowaliśmy w jednym z ostatnich poranków dla budowlanki, jedną z dość spektakularnych zmian, które wprowadziła nowelizacja prawa budowlanego, jest właśnie tak zwana procedura uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej, która obowiązuje już od 19 września tego roku. I tak, ustawodawca w uzasadnieniu projektu wskazywał, że wprowadzenie przedmiotowej procedury konieczne jest ze względu na wymóg zachowania standardów w zakresie bezpieczeństwa. W Polsce bowiem istnieje i jest użytkowanych szereg obiektów budowlanych samowolnie wybudowanych przed wieloma laty, co do których organy nadzoru budowlanego nie mają wiedzy, a tym samym nie mogły podjąć przewidzianych w prawie budowlanym działań. Właściciele zwykle nie podejmowali prób legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych z obawy przed wysokimi opłatami legalizacyjnymi, a także obawiając się wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce, przede wszystkim ze względu na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, funkcjonowanie nielegalnych obiektów budowlanych wiąże się z pominięciem przez ich właścicieli stosowania przepisów rozdziału 6 prawa budowlanego zapewniających utrzymanie budynków w prawidłowym stanie technicznym, zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie. Takie postępowanie niesie ze sobą negatywne skutki związane z powstaniem zagrożenia w obiektach, które nie są poddawane okresowym kontrolom. Ideą jest zatem, by nowa uproszczona procedura zachęciła właścicieli do legalizacji starych samowoli budowlanych, co pozwoli uregulować stan prawny obiektów budowlanych i zwiększy ich bezpieczeństwo. Przechodząc do
brzmienia artykułu, który reguluje procedurę uproszczonej legalizacji, czyli artykułu 49f ustawy Prawo budowlane, trzeba tutaj podkreślić, że artykuł ten wskazuje, że uproszczone postępowanie legalizacyjne dotyczy wszystkich obiektów budowlanych podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia. Co więcej, postępowanie to będzie miało miejsce wyłącznie w stosunku do samowoli budowlanych obejmujących budowę obiektów budowlanych w określonym miejscu, rozumianej jako wykonanie obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Zgodnie z definicją budowy zawartą w prawie budowlanym, będzie to także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa takich obiektów budowlanych. Co istotne, to to, że ustawa nie definiuje pojęcia zakończenia budowy. Ustawodawca określa jedynie termin rozpoczęcia budowy. Nie ma w polskim prawodawstwie przesłanek, które nakazywałyby inwestorowi zakończenie budowy w określonym terminie. Niemniej z pomocą przychodzi tu orzecznictwo sądowe, które generalnie wskazuje, że moment zakończenia budowy to stan faktyczny, a nie stan formalny. A zatem nie jest tu konieczne uzyskanie prawa do użytkowania budynku, ani dokonywania zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy. Złożenie tego zawiadomienia nie jest konieczne do uznania, że nastąpiło faktyczne zakończenie budowy. Wystarczy, że będą spełnione warunki upoważniające do złożenia zawiadomienia lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Zatem obiekt powinien być w takim stanie, by mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i można byłoby przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania. W przypadku wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia odbioru budynku, pomocne może być sięgnięcie do zapisów dziennika budowy. Z dziennika budowy wynikają bowiem wszystkie istotne etapy realizacji inwestycji, co jest dość przydatne w razie trudności w ustaleniu momentu zakończenia budowy. Z pomocą tutaj przychodzi także orzecznictwo sądowe i bardziej dogłębna analiza poszczególnych stanów faktycznych i także rozpatrzenie, jak te poszczególne podobne stany faktyczne były rozpatrywane przez poszczególne sądy. Trzeba będzie zatem jeszcze wskazać, kiedy przeprowadzenie uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie możliwe. Stanie się tak w przypadku, gdy przed upłynięciem 20-letniego terminu organ wszczął już postępowanie legalizacyjne. Wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego wykluczać będzie również wydanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu przed wspomnianą datą, jak również wydanie przez organ nadzoru budowlanego postanowienia o wstrzymaniu budowy przed upływem terminu 20 lat od zakończenia budowy. Procedura nie znajdzie także zastosowania do przebudowy, nie jest bowiem ona tożsama z pojęciem budowy, jak również do samowoli obejmującej prowadzenie innych robót budowlanych. Co więcej, uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie stosuje się do obiektów budowlanych służących do zaspokajania wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb w budynkach stojących na terenach rodzinnych ogródków działkowych. Przechodząc już stricte do procedury uproszczonej legalizacji, to należy podkreślić, że uproszczone postępowanie legalizacyjne jest postępowaniem prowadzonym z urzędu, a nie na wniosek. Złożenie do właściwego organu, tutaj w cudzysłowie wniosku, czy też żądania o wszczęcie postępowania, może być uznane przez organ za podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ będzie wzywał nas, zobowiązywał do przedstawienia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia doręczenia postanowienia. Do dokumentów legalizacyjnych należą oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego, a także ekspertyza techniczna
techniczne sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala on na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Tak więc w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie obowiązku dostarczania organowi projektu budowlanego oraz zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy dla danej nieruchomości taki plan nie obowiązuje. W ocenie ustawodawcy, skoro samorząd terytorialny przez ostatnie 20 lat akceptował obiekt budowlany, mając świadomość istnienia takiego obiektu przy ustalaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezasadnym byłoby podnoszenie kwestii ewentualnej niezgodności takiego obiektu z planem miejscowym w procedurze legalizacyjnej. Na zakończenie postępowania organ nadzoru budowlanego w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym wydaje decyzję o legalizacji w przypadku, gdy dokumenty legalizacyjne są kompletne oraz gdy z ekspertyzy technicznej wynika, że stan obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania. Negatywnym wynikiem postępowania jest wydanie decyzji o nakazie rozbiórki. Podkreślić trzeba, że spełnienie warunków formalnych legalizacji powoduje, że organ zobligowany jest do wydania decyzji legalizacyjnej, czyli mamy tu do czynienia z tak zwaną decyzją związaną. Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego. Oznacza to, że brak jest obowiązku dopełnienia odrębnej procedury związanej z dopuszczeniem zalegalizowanego obiektu budowlanego do użytkowania. Na miły koniec, co niezwykle istotne, to to, że w przypadku uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie jest pobierana opłata legalizacyjna. Trzeba jednak pamiętać, że nowelizacja prawa budowlanego nie zlikwidowała opłaty legalizacyjnej w przypadkach standardowej, nieuproszczonej procedury legalizacyjnej. Z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i głos oddaję tutaj kolejnemu prelegentowi. Witam, nazywam się Piotr Tobolski. Ja chciałbym z Państwem przejść do kolejnego fragmentu naszej prezentacji i omówić kwestie związane tak naprawdę z przykładami związanymi z praktyką w zakresie samowoli budowlanej. Zwięźle Panu, Państwu przekazać tak naprawdę wszystkie formy samowoli, które mamy opisane w kodeksie, które występują w praktyce i pokrótce opisać, jak one mogą wyglądać w praktyce i jak one mogą wyglądać w zakresie tak naprawdę kazusów i sytuacji, żeby aby mogli Państwo tak naprawdę dopasować sobie daną sytuację do zdarzenia, z którym możliwe, że macie Państwo styczność albo będziecie mieli Państwo styczność w przyszłości. I przechodząc do początku, po pierwsze tak naprawdę wyróżniamy 5 rodzajów, tak jak też było opisane, samowoli budowlanej albo sytuacji, z których mocno mamy do czynienia w zakresie samowoli budowlanej. Jest to nieuzyskanie pozwolenia, czyli wykonywanie prac bez uzyskanego pozwolenia na budowę, następnie ich legalizacja, tudzież roboty niezgodne z pozwoleniem na budowę, czyli procedowanie prac pomimo niezgodności z wydanym dla danej inwestycji pozwoleniem na budowę. Kolejną możliwością jest legalizacja w przypadku zmiany sposobu korzystania, czyli zmiana celu użytkowania danego obiektu. To jest kolejna sytuacja. Sytuacja numer 4. Co dzieje się w sytuacji, w której mamy do czynienia z konserwatorem zabytków? W tym momencie, kiedy dotyczy nam ta legalizacja samowoli budowlanej budynku, który jest pod opieką konserwatora i wpisany jest do stosownego rejestru. I ostatnia sytuacja, co w sytuacji, w której
zakończymy skutecznie inwestycję, uzyskamy pozwolenie na użytkowanie, a następczo uchylone zostanie pozwolenie na budowę. I zacznijmy sobie od pierwszego punktu. Legalizacja w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku nieuzyskania pozwolenia na budowę. No i w tym momencie tak naprawdę mamy do czynienia z takim najprostszym przykładem z artykułu 48. I tu mamy tak naprawdę inwestycje związane, w której nie uzyskaliśmy pozwolenia na budowę, możemy je zalegalizować w dwóch sytuacjach. W sytuacji, w której ta inwestycja jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych. W zakresie punktu 1 chodzi nam tak naprawdę stricte o sytuację związaną tak naprawdę w większości inwestycji ze zgodnością inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, co jeszcze występuje, jednak jak wiemy postępowanie w zakresie dokonywania, ustanawiania planów jest jak najbardziej daleko idące w obszarze całego kraju, więc tutaj coraz mniej tych obszarów bezplanowych występuje. I opowiem to Państwu tak na krótkim przykładzie. Mamy sytuację, w której właściciel bez wydanego pozwolenia na budowę na działce stawia przykładowo pawilon handlowy. Pawilon handlowy jest zgodny z planem zagospodarowania i narusza przepisy, w tym techniczno-budowlane. No i co w tej sytuacji? W tej sytuacji najpierw, że tak powiem, występuje wydanie wniosku o wstrzymanie wykonania z artykułu 48, następnie z 48b. W takiej sytuacji powinien ten podmiot dokonać złożenia wniosku o legalizację samowoli budowlanej i do tego wniosku załączyć zaświadczenie organu zgodności decyzji MPZP lub decyzją WZ, dokumenty określone w 33 par 2, 1, 2, 4 ustawy prawo budowlane. Proszę się nie martwić, zaraz Państwu przytoczę, o cóż chodzi. Tu chodzi tak naprawdę zaświadczenie wójta, gminy albo prezydenta od zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym planem. Jeszcze opis techniczny, zwięzły nieruchomości, tak naprawdę naszej zamierzenia inwestycyjnego i opis i rysunek określający usytuowanie obiektu na tak naprawdę to, co tutaj ktoś dopytywał, zagospodarowaniu terenu dla danej inwestycji. I oprócz tego jeszcze dwa egzemplarze projektu technicznego. Po złożeniu takiej dokumentacji to po stronie organu jest podjęcie wszelakich kroków w zakresie wszczęcia postępowania, jak i wszelakich kroków w zakresie wyliczenia opłaty legalizacyjnej zgodnie z tą informacją, którą przekazywał kolega na początku w pierwszym etapie. Organ następczo wylicza, w związku z tym wylicza na podstawie naszej inwestycji, charakteru inwestycji, rozmiaru inwestycji, wysokość opłaty legalizacyjnej. Tutaj mamy kolejną sytuację, czyli realizacja w przypadku robót niezgodnych z pozwoleniem na budowę. Z taką sytuacją mamy, gdy właściciel stawia nieruchomość. Przepraszam, bo tu widzę, że gdzieś tam nie ta prezentacja się nam zauploadowała, ale to mogę nawet Państwu na pokrótce powiedzieć o tym, jak wygląda sytuacja. W sytuacji na przykład, w której zabudujemy nieruchomość budynkiem, który jest większy przykładowo niż planowany budynek do zabudowy na nieruchomości. Mamy pozwolenie na budowę na budynek trzykondygnacyjny. Całość zamierzenia inwestycyjnego jest zgodna z miejscowym planem, jak i z wszelkimi uzgodnieniami technicznymi dla danego zamierzenia inwestycyjnego i zabudujemy nieruchomość nie trzy, a czterokondygnacyjnym budynkiem. W takiej sytuacji również jesteśmy w procesie z 48. Składamy wniosek o legalizację takiej samowoli budowlanej i dokonujemy takiej samej procedury jak przy procesie w sytuacji braku wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji. Już w tym momencie i tak samo ponosimy opłatę, tak samo jak w procedurze braku pozwolenia na budowę, tak w takiej sytuacji również ponosimy tą opłatę. I to się również tyczy sytuacji, w której też chciałbym wrócić sobie, tam było taka sytuacja, w której na przykład nie uzyskamy pozwolenia, nie mamy pozwolenia na użytkowanie. Tutaj mamy sobie nie uzyskania pozwolenia. Przepraszam, przejdę sobie jednak, tutaj będzie mi łatwiej.
nieuzyskania pozwolenia na przykład też w tej sytuacji na użytkowanie, no bo nie będzie możliwe wydanie pozwolenia na użytkowanie dla zamierzenia niezgodnego z pozwoleniem na budowę. Więc w tym momencie rozwiązuje się ta kwestia związana z jednym z pytań, które dotyczyło nieuzyskania przez podmiot pozwolenia na użytkowanie inwestycji, gdyż ona jest niezgodna z pozwoleniem na budowę wydanym dla danego zamierzenia. I w tym momencie chciałbym pokrótce Państwu też przedstawić jakieś kwestie związane z kosztowością. Pamiętajmy, że przy najmniejszych inwestycjach, czyli tak naprawdę budowlach i małej architekturze, mówimy tutaj o kosztach na poziomie 2,5 do 5 tysięcy złotych. Dopiero tak naprawdę duże kwoty pojawiają się przy realizacji inwestycji wymagających pozwolenia na budowę, gdyż tu mamy tą 50-krotność i opłaty stosunkowe zaczynają się tak naprawdę od 25, a dochodzą nawet do 900 tysięcy złotych przy wyliczaniu na podstawie tych zmiennych, o których opowiadał kolega w pierwszej części, więc proszę uważać tak naprawdę przy inwestycjach, bo może się okazać tak naprawdę, że de facto koszt inwestycji wyniesie niższą wartość niż opłata legalizacyjna albo wartość bardzo zbliżoną. Kolejnym rozwiązaniem jest legalizacja w przypadku zmiany sposobu korzystania. I zmiana sposobu korzystania określona jest w artykule 71 prawa budowlanego. I tutaj mamy możliwość legalizacji zamierzenia w sytuacji, w której dokonujemy zmiany warunków korzystania z danego budynku lub danej części budynku, w sytuacji, w której ta zmiana skutkuje zmianami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy zdrowotnymi, higieniczno-sanitarnymi, ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń. I w takiej sytuacji mamy obowiązek dokonania legalizacji. Przykładowo, najprosty przykład, przekształcenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w budynek usługowy, na przykład sklep spożywczy. I tu na przykład, i tutaj w tym zakresie nasze postępowanie wszczynamy, należy rozpocząć u wojewódzkiego albo powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. I tutaj opowiem to też na takim krótkim przykładzie. I właśnie tu mamy przykład związany z domem jednorodzinnym, który przekształcamy sobie przykładowo o powierzchni 300 metrów kwadratowych w budynek stanowiący sklep spożywczy. I w tym momencie, czy tam budynek usługowy, i w tym momencie tak naprawdę jest jakiś prosty szacunek poniżej dla Państwa, gdyż dla powierzchni handlowej do 2500 m2 mamy mnożnik na poziomie 1, a przy legalizacji zmiany celu nasza krotność wynosi 10, stąd prosty szacunek przy takim zamierzeniu budowlanym, czyli przekształceniu budynku jednorodzinnego do 2500 m2 powierzchni na powierzchnię handlową, nasz koszt wyniesie na poziomie 75 tysięcy złotych. Mamy też taką sytuację związaną z zastrzeżeniem, iż nie zawsze taka legalizacja musi być skuteczna i nie zawsze musi być chęć dokonania takiej legalizacji przez inwestora, gdyż na przykład nie ma zgodności ta nowa kwalifikacja, ten nowy sposób użytkowania obiektu z na przykład planem miejscowym, a taka rzecz jest wymagana i w tym momencie tak naprawdę przeprocedowanie legalizacji jest niemożliwe i występuje tak naprawdę obowiązek przywrócenia pierwotnego sposobu użytkowania budynku zgodnego z wydanym pozwoleniem na budowę, zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ewentualnie przekształcenie tej nieruchomości budowlanej zgodnie z możliwościami, które nam udziela wydany dla danego obszaru miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przejdźmy sobie dalej. I teraz mamy taką sytuację związaną z legalizacją, a konserwator zabytków. Tutaj sytuacja rozwiązała się tak naprawdę w 2020 roku, 21 lutego, gdyż ta sytuacja dość była sporna w obszarze orzeczniczym, gdyż nie została tak naprawdę uregulowana. A chodzi mi o sytuację, czy w sytuacji, w której mamy samowolę budowlaną, budynek, który podlega samowoli budowlanej, przykładowo podlegał
już w tym momencie podlegał tak naprawdę wydania decyzji właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę przykładowo, a następczo dokonano jego zmian i jest wszczęta procedura legalizacyjna po na przykład przebudowie, rozbudowie albo przebudowie budynku w toku procesu albo następczo. W tym momencie w dalszym ciągu w takim procesie wymagane jest uzyskanie ponownie decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków. Bez tej decyzji, która jest obligatoryjna, tak naprawdę nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony i nasza procedura nie będzie procedowana. Więc proszę o tym pamiętać, aby w takim procesie również uwzględnić ten podmiot w postaci konserwatora zabytków w procesie legalizacji samowoli budowlanej, jeżeli dana inwestycja znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. Teraz ostatni tak naprawdę element, czyli legalność użytkowania w przypadku uchylenia pozwolenia na budowę lub pozwolenia na budowę lub użytkowanie. Co mamy w takiej sytuacji? Mamy sytuację, w której mamy zakończoną inwestycję, uzyskane skutecznie pozwolenie na budowę ostateczne i prawomocne. Jak wiemy, możemy je wzruszyć następczo, nawet już po wydaniu pozwolenia na użytkowanie, uzyskane pozwolenie na użytkowanie i następczo strona postępowania wskutek postępowania nadzwyczajnego wznawia postępowanie i dokonuje wzruszenia naszego pozwolenia na budowę. Co w takiej sytuacji? Mamy najpierw wznowienie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie, następczo po wydaniu, po uchyleniu naszej decyzji pozwolenia na budowę. I następczo możemy mieć postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jednakowoż warto zwrócić sobie uwagę na dwa elementy. Tak naprawdę jednym z nich jest fakt, iż nie może organ uchylić takiej decyzji, jeżeli wniosek wpłynął po upływie 5 lat od jej stwierdzenia i prawomocności, od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, lub w sytuacji, w której zapaść mogłaby wyłącznie decyzja, w istocie decyzji dotychczasowej, czyli de facto decyzja taka sama, jak decyzja, która została zaskarżona. Lub mamy drugie rozwiązanie, które też jest rozwiązanie. Tu mamy taki trochę, powiedzmy sobie, szymelek, który możemy zastosować i który będzie bardzo istotny w zakresie inwestorów, aby o tym pamiętać. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę w 90% postępowań stroną postępowania co do wydania pozwolenia na użytkowanie jest tylko i wyłącznie inwestor. I w tym momencie tylko i wyłącznie uprawnionym do wszczęcia postępowania w zakresie stwierdzenia nieważności pozwolenia na użytkowanie będzie inwestor lub organ. Więc warto sobie, myślę, że tu jest prosta odpowiedź, czy Państwo jako inwestorzy sami będziecie tak naprawdę sobie starać się utrudniać życie po wszczęcie postępowania. No i warto się też zastanowić, czy organ w takiej sytuacji będzie tak naprawdę, kolokwialnie mówiąc, strzelał sobie w kolano, czyli uchylał skutecznie wydaną decyzję administracyjną. Nie ma tu pewności, jest bardzo duża rozbieżność w praktyce w tym zakresie, tak naprawdę w zakresie organów, czy te organy faktycznie podejmują takie czynności, czy wszczynają postępowania. I z mojej strony to tak naprawdę wszystko w zakresie tych elementów, które chciałem Państwu mówić, możliwych sytuacji, z którymi możecie się Państwo spotkać. I chciałbym oddać w tym momencie głos prowadzącemu, abyśmy mogli w miarę płynnie przejść sobie do elementu pytań i odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Z uwagi na zakończenie wszystkich trzech elementów przechodzimy teraz do kwestii pytań oraz odpowiedzi. Ja może zacznę od pytań, które były skierowane do mnie. Tu jeszcze przed rozpoczęciem naszego webinaru pojawiło się u nas na mailu pytanie. Może krótko przeczytam. Chodziło o sytuację, w której chodzi o legalizację samowoli budowlanej, gdzie mamy współwłasność.
i jeden z współwłaścicieli godzi się na legalizację, druga osoba nie godzi się na legalizację. W takiej sytuacji czy można przystąpić do legalizacji samowoli budowlanej? I w tym zakresie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że musi być zgoda wszystkich współwłaścicieli na złożenie wniosku o legalizację. Wynika to z faktu takiego, że w ramach postępowania legalizacyjnego i przedstawianych dokumentów musi być złożone oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. I zostało przyjęte w ten sposób, że takiego oświadczenia nie można złożyć, jeżeli nie zostało złożone przez wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym, jeżeli mamy pewną niezgodność pomiędzy współwłaścicielami w zakresie tego, czy chcą legalizować, czy nie, to niestety do legalizacji nie można przystąpić. W takiej sytuacji najlepiej byłoby się najpierw porozumieć, do tego, czy samowola ma nastąpić, czy nie. Jeżeli się oczywiście strony nie mogą porozumieć, to jest możliwość wystąpienia do sądu o wyrażenie zgody. Sąd tą sprawę rozstrzygnie i ewentualnie wyrazi zgodę na czynność przekraczającą zwykły zarząd, bo de facto do tego to się sprowadza. Więc po uzyskaniu takiego wyroku oczywiście można wtedy przystąpić do legalizacji i w ramach tego oświadczenia właśnie będzie wskazana ta podstawa mająca po prostu stwierdzenie wyroku sądu. Drugie z pytań, które się pojawiło, to kwestia dotycząca tego, czym różni się projekt zagospodarowania działki od projektu zagospodarowania terenu. Przepisy prawa budowlanego nie różnicują tego elementu. To znaczy przepisy prawa budowlanego traktują taką pewną jedną ciągłość, tak? Czyli zarówno projekt zagospodarowania działki lub terenów, tak jak mówiło o przepisach. Tak krótko odnosząc się do tej różnicy, można wskazać, że w przypadku, kiedy chodzi o zabudowę działki, no oczywiście sporządzamy wtedy projekt zagospodarowania działki, natomiast kiedy mamy do czynienia z pewnym obszarem, który jest szerszy niż działka, można wtedy mówić o terenie. W związku z tym w takiej sytuacji przygotowujemy projekt zagospodarowania terenu. Natomiast tak jak wskazuję, na potrzeby prawa budowlanego, przepisy traktują tylko jeden element. To może ja odpowiem na trzecie pytanie. Pytanie w zakresie procedury, jaka powinna zostać obrana przy wybudowaniu budynku jednorodzinnego i w toku procesu budowlanego brak jest dziennika budowy i dalszych działań związanych z przystąpieniem do użytkowania. Tutaj mamy tak naprawdę, należy zwrócić uwagę na dwa elementy. Czy budynek był wybudowany po wejściu nowych przepisów, gdyż nowe przepisy tak naprawdę zmieniają kwestię związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budynków jednorodzinnych, ale zakładam, że mówimy o sytuacji sprzed zmiany przepisów, to w takiej sytuacji jesteśmy w artykule 48, gdyż mamy budynek, który wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie i w tym momencie jest obowiązek spełnienia tych obowiązków z 48b, czyli przedłożenia zgodności z miejscowym planem, tak samo przedłożenia opisu technicznego i rysu z naniesieniem budynku na obszar. To są te trzy kwestie z artykułu 33 ustęp 2 punkt 1, 2 i 4, które jest obowiązany wykonać inwestor w zakresie legalizacji takiej samowoli budowlanej. Powiem tak, w zakresie dziennika budowy, nawet taką sytuacją się spotkałem w swojej historii co do zagubienia dziennika budowy, jeżeli nie mamy dostępu do tak naprawdę kierownika budowy, który jest w stanie wystawić duplikat dziennika budowy, to sytuację mamy stuprocentowo z artykułu 48. Na pewno organ będzie nas wzywał tak czy siak o przedłożenie tego dziennika budowy, bo wiem, że organ w takich sytuacjach wzywa, aby móc stuprocentowo potwierdzić tak naprawdę jedną rzecz, czyli czy nie upłynęły okresy trzyletnie w okresie zabudowy i czy na przykład nie wygasło nam w tym czasie pozwolenie na budowę, bo to jest postępowanie, które podejmuje w zakresie dziennika budowy i badania dziennika budowy organ. Dobrze, to może ja tutaj powiem na kolejne pytanie, które pojawiło się od pana Łukasza Żurawskiego i pytanie brzmi następująco. Jak można udowodnić, że budowa została zakończona 20 lat temu? Tak jak wskazywałam, według orzecznictwa moment zakończenia budowy to stan faktyczny, a nie stan formalny. Wystarczy zatem, że będą spełnione warunki, które upoważniają nas do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, czy też złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. I dla udowodnienia terminu zakończenia budowy najbardziej pomocne będzie sięgnięcie do zapisów dziennika budowy, z którego wynikają wszystkie istotne etapy realizacji danej inwestycji. Dobrze.
Dziękuję bardzo w takim razie. Jeżeli chodzi o z naszej strony, to już wszystko. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania zaświadczeń, powiedziałem, że pojawiło się takie pytanie. Bardzo proszę o skierowanie zapytania mailowego. Oczywiście jak najbardziej takie zaświadczenie dla Państwa wystawimy. Tak jak wspominałem wcześniej, szkolenie będzie dostępne oczywiście na naszym kanale YouTube. Zapraszamy do ponownego odtworzenia. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania indywidualne, konkretne, zapraszamy do kontaktu z nami. Bardzo dziękuję z naszej strony. To wszystko. Do widzenia.